Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Memento Mori 2. Znajdujemy się na miejscu zbrodni, musimy dokładnie przeanalizować to miejsce, zbadać wszystkie poszlaki, ponieważ policja niektóre przeoczyła, dlatego poproszono nas o pomoc, aby je wszystkie wyszukać i zweryfikować. Podobno Lara jest najlepsza w swoim fachu. W dodatku poprosiła nas o to stara przyjaciółka, Keira. No przede wszystkim wiemy, że reflektor wcześniej stał, teraz leży. Prawdopodobnie jeden z policjantów go przewrócił. I być może był to Edward. Czy Emmanuel? Nie pamiętam, jak on miał na imię. Ale okej, przenośne laboratorium. Kira has a simple portable laboratory here. I'm sure she'll help me with analyzing some clues. Jeszcze chcę się rozejrzeć na tym biurku, czy coś będę mógł z niego zabrać. Okej, mamy pineski. I'll take those thumbtacks. Być może tymi pineskami będę mógł przypinać... no właśnie, gdzieś tutaj miałem jakieś znaczniki. Dokładnie, zdjęcia miejsca zbrodni. Też będziemy musieli przeanalizować dokładnie te zdjęcia, zobaczyć w którym miejscu co się pozmieniało i tam postawić znaczniki. Tutaj mamy zlew, z którego wzięliśmy ścierkę. Umyte kubki. I'm not sure how I should use them. I'm definitely not going to drink from any of them. Kuchenka gazowa też na tą chwilę nie działa. Mamy pudełko żarówek. No właśnie, gdybyśmy mogli wziąć żarówkę. W reflektorze jest przepalona. It's empty. Ale niestety jest puste. Ekspres do kawy. Pojemnik na kawę. There should be a plastic reservoir for a filter and coffee under the lid. At least there was in the espresso machine I had in my office back in Russia. How many times did I do this in our department? I deserve some certification. Ale spójrz się na ten ekspres do kawy, jak on wygląda, w jakim jest kształcie. Wygląda troszeczkę jak kibel z podniesioną klapą. That's weird. The insides of the coffee machine are missing and its interior is freshly washed. Perfectly washed cups. A coffee machine with a clean interior. But there's a mess and dust all around. This is hardly a coincidence. I wonder what Kira will say about that. O, i mamy kolejne punkty. Być może sprawcy chcieli zatrzeć za sobą ślady. Pogadajmy z Keirą. Kira, do you have a moment? Sure. Do you have anything new? Czysty ekspres do kawy. That coffee machine next to the sink, have you noticed it? Huh? All that mess, yet the coffee machine is polished like new, and the cups too. Good point. It doesn't make much sense, does it? Well, either one of those structural engineers was crazy about neatness, or someone had a very good reason to clean it. I'll have it examined in the lab. Maybe they can find something. Nice observation, really. Right. I'll look around a bit more. Maybe I'll see something else. No dobra, ale zobaczmy te zdjęcia. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj gdzieś zdjęcie ekspresu do kawy. Dobra, tutaj mamy znacznik 03. Schody na górę. Tego miejsca chyba jeszcze nie odwiedziliśmy. Okej, tu też jest jakiś znacznik. There's a staircase leading up to the nave of the church. The shadow of the cross is cast upon it. To mnie interesuje. Nie do końca wiem, co to przedstawia. The blood samples from the crime scene appear to belong to three different people. Aha, okej. Czyli już wszystko mi się wyjaśniło. A detailed photo of one of the figures from the painting. Wszystkie anioły. Te łapki też są interesujące. Tutaj mamy znacznik numer 2. Okej. Ale dwóch dowodów brakuje tak naprawdę, tak? Policja przeoczyła dwa dowody. Jestem ciekaw, czy będę mógł postawić znacznik przy tym ekspresie do kawy. I'd better mark the espresso machine as evidence. O, numer 10. No dobra. That won't be necessary. This has already been marked as evidence, either by the local police or the FBI. That won't be necessary. Czyli rozumiem, że muszę oznaczyć tylko te, które przeoczyła policja. This confirms what...
No dobra. Spróbuję podejść do reflektora. Chociaż reflektor też był oznaczony przez policję. Ale sprawdźmy. I should examine it properly. I don't think this has any... Zbita żarówka. Może będę mógł ją wykręcić? Mam w sumie szmatkę. Maybe I can take the light bulb out this way. But the spotlight is turned on. I don't want to get an electric shock. Right. If I'm to replace the light bulb, it'd be better to do it with the power supply turned off. No ale mamy tutaj włącznik i wyłącznik. Myśmy musieli iść za kablem i zobaczyć, gdzie on prowadzi. W sumie tu jest tyle tych kabli, że ciężko będzie stwierdzić, gdzie jest kontakt. Ale może coś tutaj jeszcze znajdę. Gdzieś po prawej stronie. Tu też jest jakaś żarówka. Okej, tutaj mamy schody na ulicę. Pominięty krzyż. That won't be necessary. This has already been marked as evidence, either by the local police or the FBI. No dobra. Czy tu coś mieliśmy? Albo mi się wydaje. Rusztowanie. Engineers from Argo built scaffolding here. I guess they used it to examine the ceiling. Okej. Dobra, przejdźmy do tej drugiej części. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę, bo tu też mamy rusztowanie. Dokładnie mu się nie przyglądamy. Może będzie jakiś młotek bądź obcęgi. Coś, co może mi się później przydać. Ale chyba jednak nie. Pomalowana ściana. No właśnie, to jest też interesujące. Tutaj tak jakby brakowało tynku. That won't be necessary. To nie będzie konieczne. Okej. Przejdźmy zatem do przejścia. I think that's the place where the subway cave-in happened. Anyone could come and leave through the hole leading to the tunnel and maybe take something or somebody with them. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Jest sznurek, który mogę zabrać. A wire like this can be used in many ways. At least I hope so. Well, I'll take it anyway. Okej. Dokumentacja prac remontowych. Let's look at the last pages. Co my tutaj mamy? 28 września 2012, 29 września 2012, 1 października. Szczelina się nie powiększyła, więc pracowaliśmy przez cały dzień. Okej. No dobra, tak naprawdę jest tylko jedna strona. Ale spauzujcie sobie film i przeczytajcie to sobie na spokojnie. Wzięliśmy sznurek. Kurde, strasznie tutaj głośno. Dziura w ścianie. So here's the place of that accident. It looks scary. Może to tędy włamywacze weszli do środka. I don't think this has... A wall caved into the subway here, almost causing a train to derail. It was in the FBI report, but they also talked a lot about it on television. Okej. Ale nie widzę tutaj żadnych elementów, które moglibyśmy ewentualnie zabrać. O, zardzewiała puszka. Puszka mi się może przydać. Now I don't know what it could be used for, but something may come up. Wygląda jak po karmie dla zwierząt. Albo jakaś konserwa rybna, albo coś takiego. Dobra, tutaj była ci puszka. Tu możemy udać się na prawą stronę. Drzwi ze stalową kratą. Aluminiowa skrzynia. This case belongs to the FBI technicians. I'm permitted to study the crime scene, but I guess they wouldn't be too happy if I went through their stuff. Czemu nie? The case is closed and secured with leather straps. In contrast to the other things, it's absolutely clean.
Police technicians used those. Surely it was left there by the FBI. Judging by the dust layer on the handle and the bottom edge of the door, it hasn't been open for several weeks at least. Judging by the... Okay. Czyli przy tych drzwiach nic zrobić nie mogę. Mamy też plan metra. Dobra. Główna nawa kościoła. Miejsce zbrodni. Central nave of St. Peter's Church. I can't go there now in the middle of the night. The main part of the investigation takes place here. There's the principal evidence, the painting painted with blood. The main part of the central nave. Tutaj mamy jakiś uchwyt, ale też przy nim nic zrobić nie będę mógł. No dobra, szkoda. Jeszcze się dokładnie rozejrzę, czy nie pominąłem tu jakiegoś elementu. Tu u góry nie ma kraty. Skrzyni się przyglądaliśmy, tu się przyglądaliśmy, tu też się przyglądaliśmy. No dobra. Czyli być może już niczego tutaj nie znajdę. Ale jeszcze maksymalnie postaram się przejść na prawą część ekranu. Dziura w ścianie. No nie, tutaj nic wziąć nie mogę. No dobra. Tu byliśmy. Pomalowana ściana. Wyjście na ulicę. Ale gdzie było to przejście? Z tym gazem. Do korytarza na tyłach. Może tutaj będzie główny wyłącznik światła. Wtyczka kabla reflektora. Better not. The gas is still quite concentrated. Wciąż panuje tam wysokie stężenie gazu. I used these valves to... No właśnie, odcięliśmy dopływ gazu, a mimo to gaz się ciągle ulatnia. Coś mi tutaj ewidentnie nie pasuje. I presume those spotlights were put here by the Argo structural engineers. Dobra, jest reflektor. Może w jakiś sposób będę mógł go odkręcić. Chcę się wyjąć żarówkę. I presume those spotlights were put... Chyba, że nie mogę tego zrobić, dopóki nie odetnę prądu. Papier z niszczarki. Yeah, I can't repair the crack just like that. Actually, I shouldn't try to repair it. That pipe joint is damaged. To złącze jest uszkodzone. Co ja mam? Zardzewiałą puszkę, sznurek. That doesn't make any sense. Nie mogę tego z tym połączyć. Mam też pineski. Pasek papieru, palnik. I can't reach there. Moreover, the window looks blocked. They probably can't easily be opened. A spróbuję za pomocą pręta. O! Good, the gas has been mostly aired out. Czyli być może teraz będę mógł przełączyć przełącznik. Dobra, tutaj mamy zapełnioną paletę. Jest też okno, brama na budowę. Szyb serwisowy. There's a full pallet on the lid. I have no chance of moving it. Może tu też coś z czymś będę mógł połączyć. I'd say that this won't lead anywhere. Am I to use those two things together? But how? Dlaczego nieraz jak Lara coś komentuje, to słychać takie echo w tle? Am I to use those two? To też jest dziwne. Jeszcze chcę coś zobaczyć. Czy znacznik, który mam w ekwipunku... Będę mógł postawić na przykład tutaj. I don't think this has any... To chyba nie ma nic wspólnego ze śledztwem. I don't... Okej. Ale dobra. Skoro otworzyliśmy okno, to może teraz będę mógł bez problemu wyłączyć kabel. Mam nadzieję. With the lights off, one can't see into the corridor properly. Okej, czyli wiem, że będę mógł wykręcić tamtą żarówkę. Ale tutaj też mamy reflektor. I can't open the hatch. It's firmly bolted down. Jest przyśrubowana. I think that nothing else is holding the cap. Good that the bolt wasn't too tight, otherwise I wouldn't be able to get there so easy. Na szczęście w łatwy sposób mogłem to odkręcić. Okej, spróbuję za pomocą szmatki. Żarówka jest pewnie gorąca. I'll take that bulb. No one will miss it.
Świetnie. Do miejsca zbrodni. Czy ten reflektor, który tutaj leży, też będzie wyłączony? I won't touch it with my Nie dotknę jej gołymi rękoma. The bulb is broken. No one will miss it. I'll throw it away. Okay. That should work. The bulb fits nicely. Ale skoro wymieniliśmy żarówkę, to powinniśmy po raz kolejny włączyć prąd, zasilanie. Czyli z powrotem udajmy się na tyły korytarza. Bingo! No i teraz pewnie w odpowiedni sposób byśmy musieli postawić ten reflektor, tak jak to było na zdjęciu. A, mam jeszcze popsutą nogę. The broken edge is quite sharp. Musielibyśmy w jakiś sposób ją naprawić. Mam odłamaną nogę. Niestety jest wykrzywiona. I'd say that this won't lead anywhere. Według mnie to jest bezcelowe. That doesn't make any... Ci puszki też nie mogę tutaj użyć. Interesujący jest też ten palnik. One has to be careful with a blowtorch. Failure. Może będę mógł go w jakiś sposób napełnić. Kawałki asfaltu, metalowy pręt. I'd say that the... Dobra. Jeszcze się dokładnie tutaj rozejrzę. Zrzucona Biblia. The cross is heavily... Może będę mógł porozmawiać z Keirą. Kira? Yes, Lara. Koniec rozmowy. As a matter of fact, I can't think of anything new. Try, Lara, think. I know something will come to you. Wiem, że na coś wpadniesz. Chodźmy na ulicę. Kapitan Burke. I don't have anything to tell him right now. Okej. Okay. I don't have anything. Czyli nie chcą ze mną porozmawiać na żadne tematy. Brama na budowę. Building site entry. I'm more interested in what's in the church though. Samochód kapitana Burke. No dobra. Stąd też wzięliśmy kawałki asfaltu. Radiowóz. Jest ogrodzenie, ale przez to ogrodzenie zapewne wyjść nie będziemy mogli. Tablica ogłoszeń. No nie, nie mam zielonego pojęcia, co dalej miałbym robić. Znaczy, wiem, że powinienem postawić ten reflektor. Ale nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to zrobić. Rusztowanie. The cross is heavily damaged. It's hard to say if it's the result of the earthquake, vandalism, or simply the ravages of time. The cross is Mam tyle znaczników i żadnego nie mogę tutaj umieścić. That won't be necessary. No właśnie. To czego ja w takim razie miałbym poszukać? Jeszcze raz. Do przejścia. Tutaj mamy plan. Plastikowa śrubka. O. First clamp is out. Second clamp is out and the ruler is loose. Czyli coś mogliśmy tutaj zrobić. I'll borrow the ruler. It's not evidence, so it shouldn't be a problem. Wziąłem kątownik. Ale do czego miałbym użyć kątownik? Może będę mógł go z czymś użyć. MIT? Hmm, I don't think... I'd say that this won't lead anywhere. Według mnie to jest bezcelowe. Ale przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Nie jestem pewien, czy on zadziała. Ale chciałbym podejść do tego reflektora i spróbować przykręcić kątownik zamiast nogi.
Interesting combination. Who would have thought that? In any case, it seems it will suffice as a leg replacement. No właśnie. Ale musiałbym go też pewnie zamocować za pomocą puszki. That should hold. Dobra. Można postawić reflektor. Good. Although it's not exactly in its original position, I think it's good enough to get some idea. And it will definitely illuminate it here a bit more. I guess I could try... Okej, no dobra. Reflektor. Okej. Wydaje mi się, że muszę wybrać takie zdjęcia, które rzucają cień i pozwolą mi ustawić reflektor w odpowiedniej pozycji. Może te trzy zdjęcia tutaj wystarczą. Dobra, spójrzcie na to zdjęcie. To zdjęcie jest tutaj, czyli reflektor na pewno by musiał iść dużo wyżej. Czy to pada w ten sam sposób? Użyj przycisków znajdujących się w lewym dolnym rogu ekranu, aby przesuwać reflektor i zmieniać jego wysokość. Przyciski przy prawej krawędzi ekranu służą do przeglądania zdjęć przedstawiających miejsce zbrodni. No tyle to ja zdążyłem zauważyć. To miejsce. To miejsce znajduje się też tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy część schodów. Czy ja mógłbym na to spojrzeć z innej perspektywy? I think it's still not quite the same as in the photos. Okej. I think I should start all over again. Czyli ustawiłem to błędnie, tak? Chyba, że zdjęcia muszą być po prostu ustawione w innej pozycji. Dobra, to jest na pewno tutaj. To jest na pewno ta część. Krzyże, te małe krzyże powinny być tutaj, bliżej tego. Dobra. No i tutaj mamy też reflektor. Dobra. Spróbujmy. Te małe krzyże powinny być bliżej tego. That's it, exactly as in the photos. O panie, weź to dopasuj. Ile czasu mi to zajęło? I shouldn't be doing this until I talk to Kira. Nie powinnam tego robić, zanim nie porozmawiam z Keirą, okej. Kira, do you have a moment? Sure. Do you have anything new? Ustawiony reflektor. I put the light back where it was before. Well, if you think that'll help us in some way.
No, myślę, że to w czymś pomoże. Okej, gdzie mam znacznik? Tutaj. The spotlight deserves to be marked as evidence. No dobra, czyli zaznaczyliśmy kubki, zaznaczyliśmy reflektor. Tu też mamy interesujące miejsce. I te łapki mnie interesują. Krwawy odcisk dłoni. I doubt it would be wise to tamper with the evidence in any way. When I look at those handprints, I feel they have to have some meaning. Are they here to alert us to something? A palm, a handprint, a hand. What did he want to say with it? Może faktycznie te dłonie coś mi wskazują. Nie mogę tego w żaden sposób zmyć, nie mogę przy tym manipulować. Ale mam pineski. Może te pineski będę mógł tu poprzepinać. The hands of those angels, they surely have some importance. That doesn't make any sense. The hands of the... The hands of the... I think I'll keep it on. It's much more visible in this light. O co chodzi z tymi dłoniami? What if those handprints aren't only incidental? What if they alert us to something? But to what? What if those... What if those... What if those hands... What if those... What if those... What if those... The hands of those angels... Dłonie tych aniołów z pewnością mają jakieś znaczenie. What if those hand... What if those... Może coś mi chcą pokazać. Ale co? Spróbuję po raz ponownie porozmawiać z Keirą. Może w jakiś sposób to skomentuję. The cross is heavy. Kira? Yes, Lara. Malowidła na ścianie. Do you have any idea what he meant to say with that painting? That's one of the reasons you're here. Come on, I know you can figure it out. No dalej, wiem, że to rozgryziesz. Dłoń anioła. The way those angels are turned, their hands seemingly pointing to somewhere. Maybe it has some meaning? Oh. Although the hands of those angels are really interesting, I don't know what I should do with them. Czyli wychodzi na to, że kierunek dłoni, w które one są skierowane, coś wskazują. No dobra, spróbuję przybić tutaj pineskę. I can't push the thumbtack in. What now? This is... Mam jakieś narzędzia, mam na przykład metalowy pręt bądź odłamaną nogę. Good. It could help me a bit. Now I should fix some strings to it. Świetnie. Back in... Czy wychodzi na to, że teraz powinienem odszukać wszystkie dłonie, które są skierowane na lewą stronę? Okej. Ta też jest skierowana na lewo. Am I to use those two? Dobra. Ta jest skierowana na lewo, ta jest skierowana na lewo, ta jest skierowana na lewo. I w sumie nie wiem, która jeszcze. Chyba, że we wszystkie dłonie muszę to wbić. Dobra, tutaj mamy też jeszcze jedną dłoń. Tu jest też dłoń. Okej. Chyba wszystkie, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam też sznurek. Great, that should work. I have to say that if those hands really point to the same place, their author had to have great spatial imagination. Hmm.
mogę to obracać. Dłonie wskazują lewą stronę. Czerwone są na lewo. Nie. Niektóre są zielone. Aha, to chyba nie ma żadnego znaczenia. No, interesuje mnie ta ściana, tak? Dokładnie to miejsce. Dlaczego tu jest takie rozwalone? Więc wydaje mi się, że autor chciał wskazać nam to miejsce. I wszystkie pineskie powinny być skierowane w tą samą stronę. No tak przynajmniej rozumuję. I was right. All those hands really point to the same place. Bravo, Lara. It seems most of the hands indeed point to the hole in the plaster. Now we have to find out what's so special about that spot. Okay. Rozbity tynk. Why should I carry pieces of plaster with me? Are there some symbols on the outside of the plaster, or am I just imagining this? It would be nice to see how they looked as a whole. Czyli musiałbym to w jakiś sposób skleić, rozbity tynk. For a while I thought the hole was created by the earthquake, but when I'm looking at it in detail, it's evident that the edges are too sharp, as if someone has cut into the wall. The borders of the hole aren't as jagged and eroded as I'd expect. If I simply try to tag the pieces together in the hole, they won't hold there and they will fall out. Okej, zastanówmy się, w jaki sposób ten tynk przykleić do ściany. Co ja w ogóle mam w ekwipunku? Mam zardzewiałą puszkę. Sznurek pineski, ten palnik mam. That might work. Unfortunately, the blowtorch is empty. Niestety w zbiorniku nie ma paliwa, czyli tego podgrzać nie mogę. Mam też kawałki asfaltu, a gdybyśmy na przykład asfalt roztopili na kuchence gazowej. Najpierw podgrzali puszkę, wrzucili asfalt, on by się przetopił i spróbowali za jego pomocą przykleić te kawałki tynku. I'm not in the mood for cooking, and I would never cook in this anyway. Mogłoby się to udać. What use would it be? There's quite a lot of asphalt hardening in the can. The burner is turned up to maximum. The bottom of the asphalt boils, but the top stays solid. What should I do about that? No, wydaje mi się, że powinniśmy to wymieszać. First I should grab the can with something. Najpierw powinnam przytrzymać czymś puszkę. Może tą szmatką. Now that I'm holding it firmly, I can finish it. Okej. Good, the special adhesive mixture is ready. Great, that's exactly what I needed. I hope the asphalt will stay warm long enough. No dobra, wydaje mi się, że mamy wszystko potrzebne, żeby złożyć tą układankę. Jestem ciekaw, co tak naprawdę te symbole będą przedstawiały. Dlaczego wszystkie anioły wskazują na to miejsce? Czy to będzie jakaś podpowiedź? That hot asphalt should be able to hold the mortar pieces stuck on the wall. Let's see what comes out of this. O, ja to mogę jeszcze obracać. O kurde. To może być ciężkie do ogarnięcia. Muszę poszukać elementy, które będą ze sobą współgrały. Tak naprawdę to może pasować wszędzie. Czemu te łamigłówki w tej grze są takie trudne? No zobaczcie, bo jedynie gdzie to położę, to wszędzie pasuje. I've got it. Perfect.
There's something written here. Crux Ancia. I'm almost 100% sure that crux means a cross. But what about Sia? Darkness? No, that's obscuritas. But it's something very similar. Or a shadow? Yes, that could be it. A cross and a shadow. Of course! He means the shadow cast by the cross. Good thing I've moved that spotlight to its original position. Okej, naprawiony tynk. Spróbujmy zostawić tutaj znacznik. I shouldn't be doing this until I talk... Okej, nie powinnam tego robić, zanim nie porozmawiam z Keirą. O kurde, chyba z 15 minut się męczyłem, zanim ułożyłem tą układankę. Ciężko było dopasować te wszystkie elementy. Kira, do you have a moment? Sure. Do you have anything new? Stojący reflektor. I think the spotlight is quite important. There's no doubt the culprit tampered with it. Yes, it certainly is a clue we should pay attention to. Napisy na ścianie. I've discovered writing on the wall. Crux and Sia. A cross and... Shadow! A cross and shadow! I bet it's from him. From the guy who doesn't like common painting colors and paints with blood. He's trying to tell us something. What is it, nonsense, or does it really mean something? It surely means something, at least in his eyes. But there's a cross here. Does it cast a shadow? Did he mean the shadow of the cross? Motywacja sprawcy. All that evidence, the tracks he left behind. He wants us to catch him? Maybe. Or he wants to be seen. No letter to newspapers, no crime in a public place. If he wants to show off, then probably only to us. Maybe it's some game of his. Maybe. Troszeczkę mi to przypomina Still Life. Badanie miejsca zbrodni, poszlak. No i odkrywanie, jakby to morderca chciał, żebyśmy podążali jego tropem. Dobra, kiedy porozmawialiśmy z Keirą, może uda się w końcu pozostawić tu znaczniki. I don't think this has... That won't be necessary. That won't be necessary. Czyli jednak nie. I should examine it properly. If this peculiarity isn't marked as evidence, I'm not really sure what should. Okej. Nie wiem, ile w ogóle mamy procent. Zabawa wchowanego. 44%. No, czyli jeszcze troszeczkę rzeczy mamy tutaj do odkrycia. Ale słuchajcie, moi drodzy. Na tą chwilę zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Przyznam wam się szczerze, że tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co dalej mam robić. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!